Przede wszystkim dziękuję za przybycie wszystkim, którzy byli zaangażowani w tegoroczny budżet obywatelski, augustowski budżet obywatelski, po stronie wnioskodawców, aktywizowania naszej społeczności do głosowania, do wybierania i do współdecydowania, na co te środki z tegorocznego budżetu mamy wydać. To jest taka wielka zbiorowa praca i wspaniała metoda na to, żeby wspólnie w naszej społeczności augustowskiej wybrać to, co jest dla największej liczby osób wartościowe, interesujące i ciekawe. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze, że budżet obywatelski to takie specyficzne narzędzie, które od kilku lat zdobywa popularność w różnych miastach Polski, w różnych samorządach. W Augustowie też od kilku lat, jak wiecie, to narzędzie stosujemy. Jest to bardzo fajna instytucja, która cały czas się rozwija. Kolejne edycje uczą czegoś nie tylko urząd, w sensie takim, że my staramy się doskonalić, aby co roku te zapisy budżetu obywatelskiego były coraz bardziej przyjazne, żeby odpowiadały na potrzeby mieszkańców, ale uczą też wnioskodawców, bo na przestrzeni tych kilku lat możemy obserwować, jak w różny sposób i różnymi metodami wnioskodawcy szukali poparcia wśród mieszkańców, jak zabiegali o głosy. Pamiętam, jak w pierwszym budżecie obywatelskim też byłem wnioskodawcą i mieliśmy taki projekt związany ze stuleciem Lipowca i staraliśmy się zaangażować społeczność lokalną wokół zbierania głosów, żeby ci, którzy w dzielnicy mieszkają, włączyli się w ten proces, to się wtedy udało. I też obserwujemy zawsze z Michałem Kotarskim, który odpowiada za przeprowadzenie tej całej procedury, jak co roku nowe narzędzia, nowa technologia, jak wkracza w to, żeby zdobywać głosy. Jest chodzenie po domach z kartami do głosowania, jest wysyłanie SMS-ów, jest wysyłanie wiadomości na Messengerze. W tym roku pojawiła się chyba pierwszy raz nagrywanie filmów i puszczanie tego. Brawo, tak, brawo, daj wszyscy. Pierwszy raz pojawiło się nagrywanie filmów, to się niesie gdzieś tam w przestrzeni, wydarzenia na Facebooku, zachęcanie. To wszystko, słuchajcie, służy nie tylko temu, żeby dane wydarzenie, żeby dany projekt został zrealizowany. Tam jest olbrzymia wartość w tym, że ludzie potrafią się skupić wokół idei. I to jest w ogóle rzecz bardzo cenna, bo ze wspólnego działania wynika właściwie samo dobro. Potrafimy współdziałać, zewrzeć siły, konkurować ze sobą szlachetnie. No i właśnie dzisiaj następuje ten przyjemny moment, kiedy możemy ogłosić wyniki. Zanim to nastąpi, a te wyniki mamy już tutaj, i tu jest wszystko czarno na białym, który projekt wchodzi do realizacji. Ja przedłużam celowo, bo może jeszcze ktoś się spóźni, ale oddaję głos kierownikowi Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych Michałowi Kotarskiemu, ale przedstawił statystyk, jak to wyglądało w tym roku, bo to dla nas też szczególnie ważne zawsze, jak dużo osób włącza się w ten